Psychologia nowej ziemi. Wszystko, co widzisz, jest twoim lustrem. Inaczej rzecz ujmując, każdy mierzy innych swoją miarą. Czym jest nowa ziemia? Nowa ziemia jest poziomem świadomości, w którym czujesz, że nie ma niczego na zewnątrz ciebie i że jesteś stwórcą wszystkiego, czego doświadczasz. Nie tylko o tym czytasz, nie tylko wiesz to z głowy, ale po prostu czujesz to fizycznie w ciele. I dlaczego mówimy o nowej ziemi? Ponieważ żyjemy w czasach, w których następuje całkowita zmiana świadomości ludzi, właśnie odwrócenie świadomości o 180 stopni, z przekierowanie uwagi od zewnątrz do wewnątrz. Czyli nie ktoś na zewnątrz coś tworzy i ja jestem tego ofiarą, tylko ja tworzę całą rzeczywistość. Od najmniejszych rzeczy, które dotyczą bezpośrednio mnie, po całą politykę, geopolitykę, systemy finansowe. My wszyscy to tworzymy. I to jest właśnie to przekierowanie uwagi do wewnątrz. Poczucie tego, że my wszyscy, każdy z nas po kolei, ale tak naprawdę też my sami to robimy. W jaki sposób? Za chwileczkę będę wyjaśniać więcej. Natomiast chciałam jeszcze tylko dodać, że właśnie dlatego mówimy o nowej ziemi. Po pierwsze dlatego, że jest to swego rodzaju skok kwantowy, czyli bardzo duży skok w świadomości, bardzo duża zmiana w świadomości, a po drugie dlatego, że dotyczy to bardzo wielu ludzi na tej planecie, tak? Bardzo duży procent ludzkości. Na razie jeszcze tego tak nie widać, natomiast ten proces postępuje i tej zmiany świadomości doświadczy większość ludzi żyjących w tym świecie, żeby docelowo już na Ziemi żyli tylko ludzie z takim poziomem świadomości. Temat mojego dzisiejszego wystąpienia: wszystko, co widzisz, jest twoim lustrem, czyli inaczej rzecz ujmując, każdy mierzy innych swoją miarą. Czyli jeszcze inaczej możemy to powiedzieć w taki sposób, że jedna obiektywna rzeczywistość nie istnieje. I to już jest w tej chwili fakt naukowy, badany przez naukowców w różnych ośrodkach badawczych na całym świecie. Natomiast celem mojego wystąpienia nie jest skupianie się na badaniach naukowych, nie jest też moim celem udowadnianie jakimiś tutaj naukowymi argumentami tego faktu. Bardziej chcę wam po prostu przybliżyć pewne takie punkty, którymi warto się w ogóle pochylić, zastanowić, poczuć to po prostu. Bardziej się będziemy tutaj w tej przestrzeni skupiać na uczuciach, bo nie o to chodzi, żebyśmy to wiedzieli z głowy, tylko chodzi o to, żebyśmy to naprawdę poczuli w naszych ciałach i uwierzcie mi, jest to możliwe, to o czym będę za chwilę mówiła, jest to możliwe, żeby to po prostu poczuć fizycznie w swoim ciele. Czyli nie istnieje jedna obiektywna rzeczywistość i każdy postrzega rzeczywistość przez pryzmat tego, co zna. Czyli każdy z nas ma w sobie jakiś taki filtr, przez który po prostu przecedza tą rzeczywistość, tak? I przykładem tego mogą być Indianie, którzy podobno nie widzieli statków Kolumba, gdy te przypłynęły do lądu. Zobaczyli dopiero ludzi, którzy wyszli na ląd. Więc możemy sobie w tym miejscu się tak zastanowić, ile rzeczy tutaj gdzieś w przestrzeni jest takich, które są, a których my nie widzimy, bo po prostu ich nie znamy. Innym przykładem, który mogę podać, jest taka sytuacja, gdy po wypadku przepytywani są różni świadkowie zdarzenia i każdy też mówi co innego. Jedno zdarzenie, jedno to samo zdarzenie, każdy mówi co innego. Natomiast widzimy tą rzeczywistość na swój sposób nie tylko w sytuacjach szokowych, ale po prostu w każdej sekundzie swojego życia postrzegamy rzeczywistość trochę inaczej. Też jest takie przysłowie, że każdy widzi, co chce widzieć, czy każdy słyszy, co chce słyszeć, i to rzeczywiście tak jest. Co się zatem składa na ten filtr, który mamy w sobie? Co decyduje o tym tak naprawdę, jak my tą rzeczywistość postrzegamy? I są to nasze wszystkie dotychczasowe doświadczenia.
I nie są to tylko doświadczenia z tego życia, od chwili narodzin do momentu, w którym jesteśmy dziś. Natomiast to są nasze wszystkie doświadczenia też z życia prenatalnego, ale też doświadczenia z naszych poprzednich wcieleń, a także doświadczenia naszego rodu, w którym obecnie żyjemy. Nieraz to się mówi tutaj o traumach rodowych, ale to nie tylko traumy, bo to są też dobre doświadczenia tak naprawdę, więc nie mówimy tutaj tylko o złych doświadczeniach, o traumach, ale w ogóle o całym spektrum naszych wszystkich doświadczeń. I przez pryzmat tych wielu doświadczeń, bo jak sobie wyobrażacie, jest tego dużo. I nie mówię też tego w tym miejscu dlatego, żeby tam grzebać i kopać i szukać, po prostu doszukiwać się czegoś gdzieś tam w tej naszej historii rodowej, w tej naszej rodowej historii, czy w naszych poprzednich wcieleniach, bo to zupełnie nie o to chodzi. I pewnie dla wielu z Was to jest w ogóle kosmos, że w ogóle można pamiętać swoje doświadczenia z poprzednich wcieleń. I zdaję sobie z tego sprawę, że dla wielu z Was jest to jeszcze niewyobrażalne w ogóle, jak ktoś może w ogóle sobie uświadomić i to wiedzieć i to pamiętać. Natomiast na swoim przykładzie mogę Wam powiedzieć, że naprawdę jest to możliwe. Ale to też nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby się w to zagłębiać, żeby tutaj się czegoś doszukiwać. Mówię o tym tak naprawdę dlatego, żeby mieć po prostu świadomość skali tego zjawiska, czyli jak dużo jest tych doświadczeń, jak dużo jest takich tych nakładek, tych filtrów, które my gdzieś mamy pozakładane na naszym umyśle, tak, na nasze zmysły, przez pryzmat po prostu tak wielu doświadczeń, tak wielu nakładek, tak wielu filtrów postrzegamy rzeczywistość. I samo uświadomienie sobie tego faktu już jest takim kolejnym kroczkiem do tego, żeby poszerzyć w ogóle swoją świadomość. I też takie przyznanie się przed sobą, że tak naprawdę jak wielu rzeczy o sobie nie wiem, tak? Że tak naprawdę siebie nie znamy, bo te wszystkie doświadczenia, one są większość z nich tak naprawdę jest ukryta w naszej podświadomości. Więc samo takie też przyznanie się przed samym sobą, że no nie znamy siebie tak dobrze, jak myślimy, jest też kolejnym krokiem do tego, żeby poszerzyć swoją świadomość. Kolejnym takim kroczkiem jest to, żeby sobie uświadomić i najlepiej to poczuć, chociaż na początek wiadomo, że potrzebujemy pewne rzeczy przyjąć sobie z głowy. Natomiast tak czuję, że wielu z Was też to czuje już, że każda choroba, każda sytuacja w naszym życiu, każda relacja, tak naprawdę każda sytuacja, zarówno ta, którą postrzegamy jako pozytywną, jak i ta, którą postrzegamy jako negatywną, każda sytuacja w naszym życiu jest pewną konsekwencją właśnie poprzednich doświadczeń i przyczyna czy podłoże tego wszystkiego leży właśnie w czeluściach tych licznych doświadczeń. Samo uświadomienie sobie tego faktu już jest kolejnym kroczkiem do poszerzenia świadomości. Kolejną rzeczą, którą warto sobie poczuć, to jest to, że nie ma niczego na zewnątrz mnie. Ja przez długi czas na takim głównym banerze na mojej stronie facebookowej miałam taki napis: nie ma wroga na zewnątrz mnie. Natomiast jest to troszeczkę o tym właśnie, że tak naprawdę nie ma niczego na zewnątrz mnie i że ja jestem centrum mojego życia i ja jestem odpowiedzialna tak naprawdę za wszystko, co mnie w życiu spotyka, zarówno za te pozytywne rzeczy, jak i te negatywne, tak, które gdzieś tam umysł postrzega jako negatywne. Że tak naprawdę my jesteśmy tymi głównymi kreatorami i sprawcami wszystkiego, co nas w życiu spotyka. No i teraz wracam jeszcze troszeczkę do tego wroga, że nie ma wroga na zewnątrz mnie. Natomiast kim jest tak naprawdę ten wróg? Bo słowo wróg to nam się kojarzy z kimś, kto chce nas zamordować albo zrobić jakąś taką wyraźną
krzywdę, natomiast w tym znaczeniu, które ja tutaj użyłam tego słowa, chodzi bardziej o to, że ten wróg to jest każda osoba, którą w relacji czujemy jakąkolwiek ciężkość, jakikolwiek zgrzyt. Czyli może to być nasz partner, nasz rodzic, nasze dziecko, nasz szef, współpracownik, podwładny, sąsiad, ktokolwiek, tak? Czyli te wszystkie osoby z naszego otoczenia, które, z którymi mamy, czujemy, że coś tu w relacji nie do końca działa i na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że ta osoba jest w jakiś sposób negatywnie do nas nastawiona, czy że robi nam w ogóle coś złego. Czyli to jest ten nasz wróg, ale jest jeszcze druga strona, czyli autorytet. I przeciętny człowiek żyjący w dzisiejszym świecie, jeszcze w tej starej ziemi, w świadomości starej ziemi, jego świadomość jest jakby osadzona na ciągłej ocenie. W ciągłej ocenie jest taki ten dualizm, dobro-zło i jest ciągła ocena jakby szufladkowania. Dobro-zło, dobro-zło, dobro-zło. I taki przeciętny człowiek jeszcze o świadomości starej ziemi, on się tak buja po prostu. Od wroga do autorytetu. A kim jest autorytet w tej świadomości starej ziemi? W dużej mierze, no są to, ogólnie rzecz ujmując, są to osoby, które gdzieś tam uważamy, że wiedzą lepiej niż my. Czyli są to w dużej mierze lekarze, do których udajemy się z naszymi chorobami. Ja tu mówię ogólnie, nie dzielę tutaj lekarzy na lekarzy nurtu akademickiego czy naturoterapeutów, bo w to się również wliczają naturoterapeuci, różne osoby, które mówią też o alternatywnych metodach leczenia. Natomiast jeżeli my ślepo podążamy za tym, co mówi ktoś, a nie słuchamy siebie, to jest cały czas świadomość starej ziemi, tak? Czyli gdzieś autorytet, przywiązanie się do autorytetu. Czyli mamy lekarzy, naturoterapeutów, różnych coachów, czy nawet takich opowiadaczy internetowych jak ja, którzy tutaj też jakieś swoje racje głoszą i ja też zawsze to powtarzam, że żebyście nie wierzyli mi na słowo, że ja tak powiedziałam i to jest święta prawda, tylko to jest moja prawda, której ja doświadczam, którą ja poczułam. Poczułam też w swoim ciele, poczułam to fizycznie. To wszystko, o czym ja Wam opowiadam, to są rzeczy odczute, to nie są rzeczy wyczytane. I dzielę się z tym, z Wami właśnie dlatego, że u mnie to działa, że ja to po prostu poczułam, że ja to stosuję w codziennym życiu i u mnie to działa. I dlatego zachęcam Was po prostu do posłuchania i do takiego odczucia, czy to z Wami rezonuje, tak? Czyli mamy te autorytety, czyli wszelkie osoby, za którymi gdzieś tam podążamy i to są autorytety w różnych dziedzinach, bo to są autorytety w dziedzinach zdrowia, w dziedzinach życia, ale też w dziedzinach na przykład finansów, w dziedzinach duchowości, w dziedzinach właśnie związanych z tą relacją z Bogiem, tak? Że my potrzebujemy jakichś pośredników, którzy nas będą łączyć z Bogiem, a jakby wmawiany jest nam, że my nie potrafimy tego sami zrobić. To są wszelkie autorytety, do których się przyklejamy, tak? I teraz świadomość starej ziemi to jest ta ciągła ocena i ciągłe takie bujanie się. Od wroga do autorytetu, od wroga do autorytetu, tak? I teraz na czym polega ta różnica pomiędzy świadomością starej ziemi a nowej ziemi? Powiem Wam na przykładzie, no takim przykładzie powiedzmy, że spotyka mnie jakaś sytuacja, którą mogłabym uznać za negatywną, tak? No, nie wiem, coś się takiego wydarzyło, że po prostu no, czuję się źle, nie wiem, pokłóciłam się z kimś, nie wiem, ktoś mi coś tutaj powiedział niemiłego, no cokolwiek, tak? Jakby to już nie chodzi nawet o samą sytuację, tylko o sam fakt, że mogłabym to postrzegać jako coś negatywnego. Coś, po czym po prostu, no, czuję się subiektywnie gorzej. I teraz, jak reaguje człowiek ze świadomością starej ziemi? Albo się obraża, albo i zaraz idzie krytyka.
A ten to taki, a ten owaki to siaki, a ta to małpa, a ten to świnia, a ten to dupek. Jak on mi mógł tak powiedzieć? Jak ona mogła mi to zrobić? I najlepiej jeszcze dzwonienie do mamy albo dzwonienie po koleżankach i opowiadanie o tej sytuacji i rozdmuchiwanie jeszcze problemu i no nie, no jak ona mogła, jak on mógł, tak? Także to jest... Także no ja jestem święta, cały świat jest zły. Także to jest świadomość starej ziemi. Świadomość taka powiedzmy pośrednia, czyli ktoś jest jedną nogą w starej ziemi, ktoś jest jedną nogą w nowej ziemi, no to będzie już takie aha, dobra, zdarzyło się coś takiego, zauważam, tak? Nie udaję, że się nic nie stało. Zauważam, że coś takiego miało miejsce, ale pierwsza myśl takie, o, co mi ta sytuacja pokazuje? Czyli już jakby wyrabianie w sobie takiej postawy ucznia, że każda sytuacja w życiu mnie czegoś uczy. I prawdopodobnie ta sytuacja również mnie czegoś uczy, więc jakby nie skupiam się już na tym, że tamta to świnia, a tamten to dupek, tylko po prostu jakby uwagę w tym miejscu na siebie, czyli jakby już nie daję uwagi temu komuś, temu zdarzeniu, nie zasilam tego zdarzenia już swoją uwagą, tylko uwaga do siebie, do wewnątrz i takie, co mi to daje? Co, czego mnie to uczy tak naprawdę? I teraz, no co, chcemy oczywiście z głowy rozkminić, tak? Więc siadamy i kminimy. Czego mnie to uczy? Czego mnie to uczy? Jest w dzisiejszym świecie bardzo dużo różnych technik, które oferują ci taką pomoc w kontekście tego dowiedzenia się, co dana sytuacja, czy dana osoba mi pokazuje, bo tak naprawdę dana sytuacja, czy dana osoba pokazuje nam coś, co jest w nas, ale jest nieuświadomione. No i teraz taki człowiek, który jedną nogą stoi w starej ziemi, a jedną nogą w nowej ziemi, no to będzie, to sięgnie też po różne techniki, które są w dzisiejszych czasach dostępne. Chociażby właśnie ustawienia systemowe, czy jest teraz taki bardzo popularny nurt w medycynie alternatywnej, totalna biologia, czyli inaczej też właśnie uzdrawianie poprzez świadomość. I może tak być, że samo uświadomienie sobie przyczyny problemu coś zmieni, albo zmieni na chwilę. Natomiast ja z własnego doświadczenia wiem, że samo uświadomienie sobie sedna problemu, jakby przyczyny problemu, nic nie zmienia. To jest rozwiązanie na chwilę i to jest rozwiązanie, które po prostu sprawi, że poczujesz się lepiej na jakiś czas. Właśnie dlatego, że się dowiedziałeś, co jest przyczyną tego problemu. Natomiast pewnie wielu z Was, którzy korzystacie z ustawień, czy interesujecie się totalną biologią, gdzieś tam zajmujecie się też swoim rozwojem osobistym, rozwojem duchowym, to pewnie macie takie doświadczenia, że pomimo tego, że wiecie, że macie jakiś program w podświadomości, nic to nie zmienia. On nadal jest, nadal odtwarzacie ten program. I właśnie samo uświadomienie sobie, sama wiedza nic nie daje, bo tak naprawdę to ego chce wiedzieć. Ego jest taką strukturą w nas, taką wibracją lęku w nas, jakby to ogólnie powiedzieć. I to właśnie ten lęk w nas chce wiedzieć. Tak? Ale to nic nie zmienia. Natomiast żeby w ogóle się coś zaczęło transformować w naszym życiu i zmieniać, to właśnie potrzebne jest zaufanie i oddanie problemu sile wyższej. Oddanie Bogu, tak? Ja już dojrzałam do tego, żeby używać słowa Bóg, chociaż też przez wiele lat miałam z tym problem. Słowo Bóg kojarzyło mi się bardzo mocno katolicko.
Ale nie trzeba tutaj w tym miejscu używać słowa Bóg. Można użyć sobie słowo wszechświat, można sobie użyć słowa siła wyższa, stwórca. Ja ogólnie lubię słowo stwórca, bo jest bardzo neutralne, uniwersalne i od razu wiadomo, o co chodzi. Natomiast możesz sobie znaleźć swoje słowo, tak? W każdym razie chodzi o siłę wyższą, która o stwórcę, który po prostu stworzył, tak? To wszystko, czym jesteśmy, też stworzył nas. Na najgłębszym, na tym najwyższym poziomie tak naprawdę jesteśmy my sami, natomiast na tym etapie, na którym jesteśmy ogólnie jako ludzkość, bezpieczniej jest nie nazywać siebie Bogiem, tylko że jednak jest ten Stwórca gdzieś wyżej nad nami i On po prostu nami kieruje. Także oddajemy tej sile wyższej nasz problem. Ale teraz jak to zrobić, tak? Bo żeby oddać problem sile wyższej, to tak naprawdę potrzebujemy w sobie bardzo dużo zaufania. Dużo zaufania, żeby już tego nie mielić w umyśle, tylko rozluźnić się i po prostu oddać i zaufać, że ten problem będzie rozwiązany. Że ta siła wyższa rozwiąże go za nas, tak? Czyli tu już nie wchodzi kontrola, odpuszczamy kontrolę. Więc to jest taka trochę praca polegająca na tym, praca, no nie lubię słowa praca, ale jakoś to trzeba nazwać. Jest to taki po prostu proces, gdzie my po prostu, że świadomość starej ziemi oparta jest bardzo mocno na kontroli i na lęku, czyli na lęku i na kontroli, tak, bo kontrola jest wynikiem lęku, a nowa ziemia jest oparta na zaufaniu. Na zaufaniu i na miłości tak naprawdę. Na miłości i zaufaniu, że dany problem po prostu, że jest Stwórca, który po prostu mi pomaga, że ja nie jestem sama w tym świecie, tylko jest Stwórca, który się mną opiekuje i ja mogę mu wszystko oddać, tak? I teraz kluczowe, właśnie to jest takie najprostsza metoda, jaką w ogóle mogę Wam zaproponować. Tak naprawdę ja tej metody uczę. Jest to najprostsza metoda, jaka w ogóle istnieje w tym świecie. Oddanie Bogu. Ale cała trudność tej techniki, tej metody polega na tym, że trzeba wyjść z umysłu, wejść do serca i naprawdę zaufać i naprawdę oddać, tak? Nie chodzi o to, że mamy sobie wyobrażać coś. To nie chodzi o medytację, że ja siadam do medytacji i ja sobie wizualizuję, albo że ja sobie wyobrażam coś w głowie, że jest jakiś Bóg i ja mu oddaję, tylko naprawdę czuję to w ciele. Naprawdę czuję to w ciele, że oddałam i to naprawdę znika z mojej przestrzeni. I tu się zaczynają dziać najprawdziwsze cuda. Także do tej przestrzeni Was zapraszam. Tym pragnę się dzielić, tego pragnę też Was uczyć. Jeżeli tak mnie teraz słuchacie i chcielibyście być w tym miejscu, też chcielibyście korzystać z tej metody, tak? Ja tak troszeczkę to brzydko nazywam, metoda, technika. No jakoś potrzebuję to nazwać, żeby to po prostu też Wam wyjaśnić, pokazać. Natomiast w momencie, gdy zaczynamy oddawać Bogu, gdy już czujemy kontakt z tym Bogiem, z tym Stwórcą i zaczynamy Mu realnie oddawać nasze problemy, to naprawdę zaczynają dziać się piękne, piękne cuda, a w naszym życiu po prostu czujemy coraz większą lekkość. I o tą lekkość chodzi, tą lekkością pragnę się dzielić, tą lekkość pragnę promować, tej lekkości pragnę też Was uczyć. Każdego z Was, każdą z Was, jeżeli tylko poczujecie, że też chcielibyście poczuć, tak realnie poczuć tą lekkość w życiu. No i właśnie teraz pada takie, pewnie takie pytanie może paść, jak to poczuć? No i właśnie, żeby poczuć, to po prostu trzeba zacząć czuć. Trzeba zacząć czuć swoje ciało. Trzeba zacząć naprawdę robić to regularnie, kierować tą uwagę do wewnątrz. I na tym się skupiam właśnie, prowadząc moje zajęcia z jogi. Uczę właśnie takiego kierowania uwagi na ciało, na tą sferę czucia,
W czasie konsultacji indywidualnych możemy też o tym właśnie porozmawiać. Kiedyś ktoś mnie zapytał, jak wygląda konsultacja indywidualna z Tobą i jest to trudno powiedzieć. Ja nie mam żadnego takiego schematu, nie mam żadnej procedury, według której pracuję. Po prostu każdy człowiek jest inny i każdy człowiek potrzebuje czegoś innego i już mając ileś konsultacji za sobą, mogę Wam powiedzieć, że każda konsultacja indywidualna wygląda zupełnie inaczej. Czasem jest to rozmowa i na rozmowie się kończy. Czasem wchodzimy w przestrzeń serca, w przestrzeń czucia i coś na głębokim poziomie sobie delikatnie procesujemy. Czasem jest to dosyć mocne i spektakularne uwolnienie traumy, także różnie to wygląda. Natomiast ja tego też w żaden sposób jakby nie oceniam, nie szufladkuję i Was zachęcam do tego samego, bo jest trochę też takie przekonanie gdzieś, zwłaszcza w tym świecie ezoteryki, w świecie takiego, w świecie tego matriksa duchowego, że tak to określę, jest takie trochę przekonanie, że im mocniej, im bardziej spektakularnie się coś uwalnia, to tym lepiej. Jest to nieprawda. Najpiękniejsze, najgłębsze procesy, najgłębsza transformacja zachodzi tak naprawdę bardzo często w ciszy, w lekkości i nie musi to być wcale ciężkie jakieś procesowanie, wyrzucanie na zewnątrz. Natomiast czasem się tak zdarza i to też jest w porządku, więc tak naprawdę każda konsultacja jest inna. Zależy to po prostu od tego, od osoby, która przychodzi, na co jest gotowa i tak naprawdę z czym przychodzi. Natomiast właśnie do tej sfery czucia Cię zapraszam, zarówno poprzez moje zajęcia z jogi, jak i poprzez konsultacje indywidualne, poprzez szereg webinarów, warsztatów, które już organizuję i będę organizować, na które Cię już też z góry serdecznie, z serca zapraszam. Zapraszam do śledzenia mnie, zarówno tutaj na moim kanale na YouTubie, jak i też na mojej stronie facebookowej. Moja strona jest publicznie dostępna, nie potrzeba mieć profilu, nie potrzeba mieć konta na Facebooku, żeby sobie tam zajrzeć, żeby też poczytać. Zamieszczam tam różne ciekawostki też z dnia codziennego, także też bardzo Cię zapraszam również do tej przestrzeni. I na zakończenie chciałam Wam tylko jeszcze powiedzieć, że życzę Wam takiego poczucia, żebyście to nie tylko wiedzieli z głowy, ale żebyście to naprawdę czuli i tym żyli, że wszystko zadziewa się dla Was, a nie przeciwko Wam. I że każdy, absolutnie każdy człowiek napotkany na Waszej drodze jest wielkim darem. Życzę Wam jeszcze pięknego dnia i do zobaczenia.